Czy nauka daje odpowiedź na wszystkie pytania? Nauka nie daje odpowiedzi na prawie żadne pytania. Nauka tylko zbliża nas rozmaitymi swoimi konstrukcjami hipotetycznymi do obrazu rzeczywistości w takiej mierze, w jakiej do tego zdolne są umysły społecznie pracujących uczonych. Nic więcej nie można powiedzieć. To znaczy, jeżeli pojawiają się jakieś nowe zjawiska, na przykład meteoryt zawierający rzekomo jakieś resztki życia marcińskiego, od razu są kontrowersje. Jedni mówią, że to jest dowód na życie pozaziemskie, a inni mówią, że to nie jest dowód i ta walka będzie długo trwała. W jakim momencie występuje element wiary w dokonaniach naukowych? To nie chodzi w tym wypadku akurat o mnie. Ta audycja dochodzi do skutku dlatego, że tutaj działa aparat, prawda, kamera, która jest w pewnym sensie owocem nauki. A równocześnie panowie przybyliście tu do mnie dlatego, ponieważ wierzyliście, że się samochód po drodze nie rozleci, wierzyliście, że na was meteor nie spadnie, wierzyliście, że nie będzie... Jestem szoklen na nas czeka. No, to jest wszystko, to są wszystko rozmaite rodzaje wiary, mniej lub bardziej prawdopodobnej. Ja uważam, że w ogóle jest tak, wiedza i wiara stanowią jak gdyby dwa skrajne bieguny pewnego spektrum, pewnego widma stanów i one są zawsze jakoś pomieszane. To znaczy, z jednej strony mamy czystą wiarę, no to jest wiara świętych, prawda, którzy nie potrzebują żadnych, że tak powiem, pomocy szkolnych do tego, żeby uwierzyć. A z drugiej strony mamy czystą wiedzę, jak zegarmistrz naprawia zegarek. No to on się opiera wyłącznie na swojej wiedzy dotyczącej mechanizmu werków zegarowych. Ale większość czynów ludzkich, działalności ludzkiej odbywa się na terenie, w którym wiedza z wiarą jest przemieszana i bardzo często w sposób bardzo trudny do rozdzielenia. To jest niezwykle trudne właściwie, może i nawet niemożliwe. To jest taka mieszanka. Więc jednym słowem, zawsze można znaleźć w akcie wiary coś z wiedzy i w akcie wiedzy coś z wiary.